To raz, że jest pierwszy krok. Dwa, od tego jest parlament, by było wszystkim dyskutować. Trzy, jest to rozwiązanie, które no niewątpliwie pomaga. Natomiast oczywiście ono nie wyczerpuje całości problemu. Tak? I ja bym też prosił, by nie przedstawiać tego w taki sposób, że to jest oto jedyny punkt w tym programie, ponieważ cała ustawa zakłada szereg innych rozwiązań, może nie tak efektownych z punktu widzenia mediów, ale niezwykle ważnych, istotnych z punktu widzenia kobiet. No, pomoc choćby w tej opiece paliatywnej, jeżeli chodzi o rehabilitację, bo wówczas ona również może być udzielana, dostępu do środków medycznych, które są refundowane, to również. Wreszcie wsparcia takiego psychologicznego i wiele, wiele innych. No, ta ustawa i celem jej jest kompleksowe podejście do tych rozwiązań, do tych spraw. Oczywiście, jak mówię, katalog nie wyczerpuje jakby całości problemu, ale myślę, że powinniśmy być z tego zadowoleni, że wreszcie znalazł się pierwszy rząd, który się tym zajął, bo pan się pyta, czy to jest wystarczające, a ja się pytam, kto zrobił więcej w tej sprawie. No przede wszystkim to jest wolny wybór każdej kobiety. Ja bym wolał nie prowadzić tego rodzaju dywagacji, bo one są po prostu niestosowne. Wie pan, wiele kobiet decydowało się na takie rozwiązanie bez tych propozycji. Nie dlatego, żeby otrzymywać jakieś pieniądze, tylko dlatego, że chciały po prostu urodzić swoje dziecko. Możemy wziąć choćby przykład jednej z naszych słynnych siatkarek, która mimo białaczki zdecydowała się na urodzenie dziecka. Więc naprawdę no, powinniśmy w tych sprawach mówić z wyjątkowym wyczuciem.